Siemaneczko, w 30 części Let's Play Stalker Czyste Niebo. Przypominam, że ostatnio trafiliśmy tutaj do naukowców i idziemy w kierunku granatu. I sorki zawiertarkę się słyszycie w tle. Odcinek po odcinku nagrywam. Kurczę, tu był schowek, ale dobra, już nie będę po niego szedł. Zobaczymy. Zobaczę go między odcinkami, może. Na razie sobie raczej robię przerwę od grania w Stalkera, chyba że trzeba będzie pograć, no to wtedy co innego. Może ja się przerzucę bardziej, kurczę, na ten. Chciałbym wam pokazać, jak jakiś artefakt biorę. Ale chyba nie bardzo to zobaczycie. Pełno zombie. Zróbmy sobie save'ik. A propos artefaktów. Mamy dwa artefakty. Chodźmy może najpierw potem po lewej stronie. Ciekawe, czy nas to zabije. Znaczy, mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że to nas zabije. A chciałbym wam... Kurczę, tak, HP nam spada. Dobra, wziąłem. A kurwa. Shit, ale mogłem to szybciej zrobić. Zaraz weźmiemy ten artefakt. Ten granat jest do wzięcia, tylko kurczę. Musimy sprężyć dupę, bo to nas zabija. To nas po prostu zabija. Artefakt. Na artefakt warto się trochę poświęcić, bo może być wart, kurczę, nawet 12 tysięcy chyba. Takie są najdroższe. O, shit, gdzie tu jest wyjście? Wyjście. Dobra, opuszczamy niebezpieczną strefę, cofnijmy się, spokojnie, gierko. Dobra. Co tam jest? A, walczą tam, spoko. Taki artefakt zebraliśmy, 6 tysięcy, promieniowanie, wytrzymałeś plus 2, fajnie. Bateria. Pochodzenie tego przedmiotu pozostaje zagadką. Wiadomo tylko, że w jego skład wchodzą dieleryki, ale naukowcy nie odkryli jeszcze warunków potrzebnych do jego wytworzenia. Artefakt ten jest popularny w zonie i ceniony przez jej mieszkańców i odwiedzających ze względu na właściwości regeneracyjne. Promieniuje. Fajnie, wytrzymałość plus 2, ale chyba go nie zamienię za zdrowie plus 2. Chodźmy teraz po drugi, tylko... Zanim tam pójdziemy, to wolałbym tych panów pozdejmować. Mimo wszystko. Miał pan coś ciekawego przy sobie? Kurczę, nie wiem, jak się tutaj poruszać za bardzo. Rozwalmy jeszcze tego szefuncia. Dobra. Zobaczmy, czy miał coś ciekawego przy sobie. Tamci chyba już nam nie będą nawet w sumie za bardzo przeszkadzać. Widzę, że mogą mieć różne tutaj bronie. Dobra, wycofajmy się. Ptaczek pójdzie na to sporo. Pójdzie na to sporo, to na pewno. Rozładujmy sobie to przede wszystkim. Weźmy sobie to. Zróbmy sobie save. Chcę jeszcze drugi artefakt skosić. Schowek? Puste te schowki ostatnio. Znaczy schowek. Tam trzeba się dostać. W jakiś sposób. Nie bardzo wiem w jaki. Dobra, tutaj już nie ma tego promieniowania. Znowu jest elektryczność. A to kurczę. Troszkę mnie niepokoi. Tak, dobra. Okej, spróbujmy jeszcze podejść. Dobra, wycofujemy się. Powolutku, ostrożnie, tutaj. Dobra, tu
tutaj już promieniowanie nie powinno nas zabijać aż tak. Dokładnie, dobra, zróbmy sobie saving. A drugi artefakt już mi się chyba kojarzy. 18 tysięcy! O shit! A propos drogich artefaktów. Śnieżynka. Na pierwszy rzut oka przypomina kulebiaka. Niektórzy uważają, że to faktycznie jest kulebiak, wzmocniony działaniem potężnego pola elektrycznego. Artefakt ma doskonałe właściwości elektrostymulujące, znacznie zwiększające żywotność posiadacza. Promieniuje. Oczywiście, że go zamieniam za zdrowie. Nawet kurczę się nie zastanawiam. Masz. Kurwa, a propos drogich artefaktów, nie no. Zajebiste, ale jest podobny do tego. Najdroższy artefakt, ten jest potem do 12 tysięcy. Fuck. Opłacało się, naprawdę. Dobra, ale teraz sprawa z tym granatem. A wziąłbym ten granat, tylko kurczę. Nie chcę bronić obozu, zwróć granat. Oni tam sobie poradzą, chłopaki, chyba. No muszą. Muszę, przecież ja nie mogę siedzieć cały czas w bazie, dobra. Daj mi tutaj już broń, bo ja nie wiem, gdzie są te... zombiaczki. Ja nie wiem, czy tego się na górze spodziewać, czy nie. Czekajcie, wycofajmy się na razie. Wycofajmy się. Mam nadzieję, że na inniku straciłem pamiątkę wyglądającą jak granat, tyle że... Byłem w fabryce, gdy coś się stało z moim mózgiem. Prawie zapomniałem, kim jestem. Powinien być wciąż w fabryce. Dobra, ale w fabrycy. Zakładam, że on chyba tam na górze jest. Czemu nie powiodło się? Czemu się nie powiodło? O nie, nie mówcie mi, że zabili kurwa tego gościa. Wiecie co, granat nam zlecał, Boże. Będzie fatalnie, bym powiedział, że... Myślałem, że sobie poradzicie, no ja nie mogę siedzieć w obozie, no. Dobra, teraz... Znam się, jak się dostać tutaj na górę. O, tutaj są schodki, wyśmienicie. Dobra, gościu, nie umieraj tam. A schodki, które chuja nam dają. Tak naprawdę. No kurwa, nie powiodło się, bo ten debil pierdolnął chyba tam. Ale chujnie. Gościu kurwa umarł, tutaj już tylko został ten przewodnik. Inaczej to trzeba zrobić. Chyba musimy stąd szybko spieprzać i wracać do bazy. Czy pewnie już nie zdążymy teraz. Kurwa. Ale teraz lipa się zrobiła straszna. Dobra, spróbujemy stąd szybko wypadać. Biegnij, 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 stary. Kurwa mać, no jak się mogło nie powieść, no. Nie pierdolcie mi głupot, że on umarł. Jezu, za wy kurwa jesteście posrani. Te... Serio? Tam już nikogo tutaj nie ma? No, zombie was pokonało, no kurwa. Dobra, to chuj z tym granatem, już nic więcej nie zrobimy. Kurwa, tylko... Nieudane zadania przez to mam. Przez właśnie nieudane zadania, chyba wszystkie, które mam nieudane, to są właśnie przez to, że oni umierają. Że kurwa, nie mogę siedzieć cały czas tam i bronić tej bazy obsranej, no. Nie musi mi, że tam tylko przewodnik został. Jak został tam przewodnik... To jest naprawdę lipa. To jest naprawdę kurczę lipa. Został tam sam przewodnik. A widzę, że rzeczywiście tu może być tylko sam przewodnik, naprawdę. Zaraz, to jest zombie. Ja myślałem, że to jest kurczę jakiś gościu. O szlak. O szlak. Pewnie, że to może nie być koniec. O
szlag, niedobrze, jesteś tutaj sam. Zaraz będę przeciążony z tego co widzę. Dobra, niech to, kurczę, zaraz mu to posprzedajemy. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, to też sobie weźmiemy. A przynajmniej zarobimy trochę kasy. Nie no, lipa. Lipa, zaraz nie, nie będę tego brał, bo się przeciążę. Kurwa, zombiacy wszystkich wy... Jak tutaj przybywaliśmy, to sobie nawet nie radzili, że tak powiem, że tak źle, kurczę, nie? Szkoda tego questa. Zamieniam się w słuch. Ale chuj. O, taki typowy quest coś tam przyniesie, tyle, nie? Aha, dobra, ale najpierw ja chcę pohandlować. Gościu, ile masz kasy? Nie za dużo. No powiem ci, braknie ci kasy. Braknie ci, gościu, kasy na mnie. Seryjnie, 3 ruble mu zostały. Słucham. Co ty chciałeś? Pomóż mi najemniku. W zonie można znaleźć adresowego określonym mianem szkarlatnego kwiatu. Stalkerowi się nie przyda, ale paniusie nie mogą się na niego napatrzeć. Szykuje mi się randkę. Dzięki temu cacuszku na pewno sobie pociupiam. Dlatego wciąż jestem w zonie. Kwiaty widziano w tej okolicy. Artefakt wygląda jak magiczny kwiatek, który świeci dniem i nocą. Przynieś mi go, a godziwie cię wynagrodzę. Okej, okay, no i to brzmi już fajnie. Oj, nawet niedaleko, więc może przeżyję zanim tutaj wrócę. Najpierw muszę jeszcze pohandlować. Ale kurczę, lipa, naprawdę. To nie jest do końca moja wina, no bo tutaj miałem siedzieć. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Handlem, stary. Proszę kiedyś wrócić. Co tu robią stalkerzy? Teraz nie ma żadnych stalkerów. Dobra, myślę, że to mogę ci sprzedać. Zobaczcie, ile kasy za 2 artefakty. Takie solidne, bo po 6 tysięcy za jeden. Czyli on ma, wiecie, ceny zaniżone, ale mimo wszystko. Ile ja mam apteczek i mandarza, bo trochę tego poszło. Ale myślę, że chyba nie ma sensu kupować jeszcze. Jeszcze bym, kurczę, komuś sprzedał broń, ale tutaj nie mam już z kim handlować. Szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, ale to sobie wezmę mimo wszystko. Dobra, no i wychodzimy na zewnątrz w takim razie. Coś tutaj jest ciekawego. O Jezu, apteczki użyłem. Więc było zbyt mądre. Weźmy wszystko, co tam miałeś przy sobie. Dobra, i ten artefakt chętnie bym zdobył. Zróbmy sobie save'ik. Poproszę mój detektor. I gdzieś artefakt powinien być tutaj. Dobra. Okej, wychodzimy stąd. Shit, kurwa, nie zdążyłem apteczki, Jezus. Jeszcze raz, ale to jest do zrobienia. Spokojnie. Też mógłbym od drugiej strony to zajść. Wtedy nie musiałbym spacerować tą wodą, ale... Nie ma się czym przejmować. Weź to, weź to, weź to. Dobra, i wychodź stąd. Przecież to nie jest ten artefakt, którego potrzebujemy. Co ty zebrałeś tutaj za artefakt? Ulewiak. Ulewiak 12 tysięcy. Zdrowie plus 4. Kurczę, jakie piękne artefakty tu zdobywamy, bez kitu. Stosunkowo rzadki i kosztowny artefakt powstający w aktywnych chemicznych miejscach. Ceniony ze względu na możliwości poprawienia ogólnego stanu ciała. Promieniuje. Zamienię to sobie chyba na telepatię. Tak w zasadzie nie wiem, czy telepatia mi się przyda. Tak, wiecie, sam nie wiem, ale zdrowie mi się na pewno przyda. Kurczę, bierzemy go. Naprawdę dobre rzeczy tutaj znajduję bez kitu. Okay, chciałbym się dostać tutaj. Ta woda jest... Nie, ta woda nawet nie jest zabójcza. O, pewnie, że sobie to wezmę. To był jeden z naszych. Po co oni się aż tutaj zapuszczali?
ten artefakt? Szkarlatny kwiat. Tajemniczy artefakt nieznanego pochodzenia. Nie powoduje praktycznie żadnych emisji. Działa jedynie w charakterze wabika na kobiety. Czemu nie? Przy okazji rozładujmy sobie. Możemy spadać. Ciekaw jestem, jak mi gościu zapłacisz, skoro ty już nie masz w ogóle kasy. Ale tylko szczegóły. A kurwa, przydałby się jakiś handlarz, naprawdę. No ten, kurczę, doktorek nie skupuje broni, a mam trochę tego. Kurwa, no i cały obóz wybity, szlak by to trafił. Naprawdę, no nie przyjdą tutaj, wątpię, żeby tutaj przyszli. Dobrze, że on chociaż nie zginął, przewodnik jest najcenniejszy, pamiętajcie. Przewodnik zawsze jest najcenniejszy. Najcenniejsza jednostka w każdej lokacji. Tak jest. Dobra, zwróć przedmiot, odbierz swoją nagrodę. Nie możesz. Gdzie mam odebrać swoją nagrodę? Stalkerów, oczy. A zaraz możemy zobaczyć. 5000. Spoko. Artefakt bym nie sprzedał za 5000, więc bardzo, kurczę, atrakcyjna cena. Aha, ktoś tu idzie już na obóz. Ktoś tu już idzie na obóz, tak jest. Będzie ciekawie. Handel, no nic się nie zwiększyło. Dobra, chodźmy do doktorka, sprzedajmy mu artefakt, bo tyle możemy mu sprzedać. I kurczę, musimy iść pogadać z chłopakami. Gdzie jest doktorek? Halo? Halo, no stary, co ty, nie śpi? Jak się masz, młodzieńcze? No tutaj nie ma ruch. Udało się? Nie, trzeba pohandlować. Dobra, no i w zasadzie to tyle, nic więcej tutaj nic nie sprzedamy niestety. Zaraz będziemy mieli 100 tysięcy, naprawdę fajnie. Musimy to zhandlować, bo kurczę, z takim pełnym ekwipunkiem ja nigdzie nie będę tutaj szedł. Ta grupa mi się nie podoba. Że mówiąc, jak oni teraz zaatakują, a tutaj jest sam ten przewodnik. Trochę się o to obawiam, nie wiem jak ich powstrzymać, może jak zrobimy wątek główny, ustaną może trochę te ataki. Nie mam pojęcia. Wyśmienicie. Dobra, wszystko. Okej. Chyba nic więcej mu nie będziemy sprzedawał. Ja mu nic nie będę sprzedawał może. Dobra, to tyle. Ile mamy kaski teraz? 100 tysięcy, elegancko. A oni idą do obozu, trzeba iść do obozu w trybie now. Będzie tam grubsza zadyma. Musimy obronić ten obóz. Potem od razu lecimy z wątkiem głównym. Znaczy nie wiem czy jeszcze w tym odcinku, ale... ale nie mamy wyjścia. Okej. Tylko dwóch. Była nadzieja, że jeśli tutaj jest tylko jeden człowiek, to może i zombie się zmniejszają. Dobra, już was pozbieram, chociaż nie powinienem, bo nie mam komu sprzedać teraz. Nie, ja mam. Myślałem, że obciążenie cały czas 80. Wystraszyłem. Okej, ale teraz wątek główny mnie interesuje. Okej, banda zombiaków oczywiście. Blisko przejście. Poradzicie sobie, tam was sporo jest. Mam taką nadzieję, naprawdę. Bo jak nie, no to będzie lipa. Ale wierzę w to, że sobie poradzicie. Shit. Obronę, szlak. Niech to szlak. Shit, come on, przeładuj to. Przeładuj to. Dobra. Dobra. Przeładujmy. A, to jeszcze nie koniec.
Dobra, uspokój się. Pięknie. To jeszcze ktoś strzela, tak? Dobra, padnie. Padnie elegancko. Tutaj tu jest jakiś schowek niedaleko, możemy go zgarnąć w sumie. W szybie wentylacyjnym. Zobaczymy. Chcę powiedzieć, że tutaj. Trafiłem w ciebie w ogóle, gnoju? Dobra. Spadaj, paruwo. Okej. Szyby wentylacyjne. Tam jest w środku, tylko jak się do środka dostać? To jest dobre pytanie. Serio, jak mam bronić? Come on, poradzicie sobie. A, to zdanie jest anulowane, dobra, spoko. Dobra, schowek też sobie darujemy. Mam nadzieję, jak zrobimy to wiecie, questa głównego, może coś z tymi zombiakami się podzieje. Nie wiem, czy to jest w środku budynku, czy z tamtej strony. To by wszystko wskazywało, że z tamtej strony, więc chodźmy z tamtej strony. Cholera wie, jak to jest teraz zrobione. Ale że to jest tutaj zabójcze promieniowanie. Teraz może załatwić bardzo szybko. Może oni na górze są. Cholera wie, zaraz zobaczymy. Ale to promieniowanie to chciałbym sobie zdjąć. Byłoby zajebiście. Dobra, tam są pieski. Okej, broń się zacięła. Dobra, są takie pieski, kurcze, trochę niewidzialne. Znaczy niewidzialne. Ale atakują całkiem, kurcze, boleśnie. Całkiem. To mi się już średnio podoba. Pieprzajcie ode mnie, kurwa, co za psy. Kurwa, jeszcze broń się zacięła. Ja pierdolę. Kiedy... Kurwa mać! Skurwysynę. Jeszcze mnie oko napierdala. Kiedy dostanę porządny karabin? Bo ten jak mnie tak... Nieraz się mnie zacina, ale nieraz jak się zacznie zacinać jebaniec... Muszę gdzieś wyżej wejść. Muszę gdzieś wyżej wejść, bo mnie tutaj zatłuką. Kurwa. Aaaa! Tak. Nie chowaj broni. Nie chowaj broni. Kurwa, wyżej gdzieś wejdę. Nie, musimy się wycofać. Musimy się wycofać. Dobra. Kurwa, od tutaj też chuj skakujesz? Kurwa mać, chuj. Jebane psy. Kurwa, nie, musimy je jednak wybijać po kolei. Tak, kurwa, będę wybijał te psy. Trzy. Dobra, o. Okej, okay, przeładujmy. Kurwa, broń się zaczęła, świetnie. Okej. Okay. Dobra, broń się znowu zacięła, świetnie. Wyśmienicie. Dobra. Przeładujmy. Okej, zróbmy zapis. Duże pieski. Dobra. Wiem, że broń się zacięła, spokojnie gro. Widzę wszystko. Raczej tutaj nikt chyba nie przeżył, co? Tak mi się wydaje, ale jest to, po co przyszedłem. Moja głowa. Głowa mi pęka, nie mogę myśleć. Iwan nagle nas zaatakował. Głosy w mojej głowie. Ta cholerna emisja psioniczna. Przynajmniej zdobyliśmy dokumenty.
Musimy tylko dostarczyć je Sacharowowi. Cholera, psy zwęszyły nasz trop. Nie chcę. Nie. Dobra. A wiem, że to z nimi poradzimy. Ale bez większego problemu. Dobra, pytanie, jak stoimy z obciążeniem? Mógłbym jeszcze trochę pozbierać. Więc jeszcze się tutaj rozejrzymy. Wiecie, pozbieramy, co tutaj jest ciekawego. A już za wiele chyba nie weźmiemy. U, akurat to zajebiste to, co było. To mi się bardzo podobało. A, i tutaj tak w normie. Dobra, to sobie tutaj zakończymy odcinek. Może wrócę już do niego między odcinkami, zobaczymy. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage'a, dodawajcie do znajomych na Steamie, Originie, tam mnie znajdziecie. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć!